pisanko na wieczornym teście z pracy. No uznałem, że ten Harman, którego ostatnio mało używam, może zagrać podobnie jak ten Panasonic CT980. Także dzisiaj w pracy postanowiłem to sprawdzić. A zanim to zrobię, opowiem wam taką historyjkę. No, jak wiecie, szukałem tego magnetowidu, którego zdobyłem od ziomeczka, żeby sobie starych, prawie że 30-letnich kaset posłuchać i wynaleźć sobie tam kilka perełek, które znałem ze słyszenia, ale tytułów nie pamiętałem. I tak oto ten Astral Projection, który tutaj się rozkręca powoli. Wiedziałem, że to jest Astral Projection, bo no już mam na YouTubie sporo ich utworów, ale nigdy nie mogłem trafić na ten. Nie wiedziałem, jaki to jest tytuł, jak go szukać, ale wiedziałem, że to jest jedna z astralnych projekcji, bo wszystkie brzmią podobnie, są tak, że tak powiem, na jedno kopyto, ale to mi się najbardziej podoba i wytropiłem to dopiero po 28 latach praktycznie, bo to chyba było z 94 roku, szazamując sobie z tej kasety wideo. I tak oto na tym nagranku zrobimy sobie test, ale coś mi się wydaje, że Panasonic ma bardziej plastikowe te soprany, no ale przekonajmy się sami. Sprawdzimy co głośniej. Przeskoczyłem z Panasonica na Harmana. Wielkiej różnicy w jakości nie słychać, ale jeszcze to przeanalizujemy. Także teraz chwila na Harmanie i zaraz z powrotem Panasonic, ale oczywiście na maksa, żeby się przekonać też co jest głośniejsze. Panasonic jest cichszy, chyba. Teraz harm. Panasonic. Panasonic.
Harman. Dobra, to już się powoli kończy. No muszę przyznać, że faktycznie gra to bardzo porównywalnie, ale jednak no jest różnica tego brzmienia. Myślałem, że Panasonic będzie grał bardziej plastikowo, ale tutaj tak jakby Harman brzmi tak jakby bardziej plastikowo, gdzieś ma więcej tych średnich. Nie wiem których, bo nie udało mi się skorygować, żeby to brzmiało tak samo na Panasonicu, mimo że tu mamy ten pięciopasmowy korektor. No ale to brzmi trochę inaczej. Bas jest bardzo podobny, głośność jest bardzo podobna. Faktycznie jest to bardzo podobne. Dobra, kończę filmik, to ktoś tu do mnie dzwoni, to trzymajcie się, hej.